Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zanim, moi drodzy, przedstawię genialne podejście Magnusa Carlsena do szachów na podstawie partii z Caruaną z Mistrzostw Świata w szachach błyskawicznych 2022, to pragnę przypomnieć o tym, że w opisie filmu znajdziecie link do mojego darmowego e-booka. Jest on przeznaczony głównie dla osób początkujących. Warto go sobie pobrać. W ten sposób zostawiacie mi swojego maila, na którego wysyłam informacje związane między innymi z szachami, ale też z szachowymi fundamentami. To już wkrótce czeka nas, myślę, że około niecały miesiąc na to, że szachowe fundamenty znów pojawią się i możliwość ich nabycia. To tyle. Przypominam również o szachowo.pl, 10% zniżki z kodem rabatowym Pan Szachus. Macie na zakupy w tym sklepie. Sam się tam zaopatrzam, polecam serdecznie, już dłuższy czas współpracujemy i jest to bardzo owocna współpraca, dzięki z góry za to. Moi drodzy, przejdźmy już do partii. Otóż partia Caruana kontra Magnus Carlsen. Na podstawie tej partii w ogóle warto zobaczyć tę partię chociażby dla jednego posunięcia, które tutaj wykonał Magnus Carlsen. Naprawdę warto, dlatego że to jest rzadkość. Tutaj nie chcę za dużo zdradzać. Dużo się działo w końcówce. Zapraszam serdecznie. Otóż partia rozpoczęła się ruchem E4, Magnus E5. Skoczek F3, skoczek C6, goniec B5, partia hiszpańska, tradycyjnie A6, odpędzamy gońca, goniec A4, skoczek F6, tutaj roszada, goniec E7. Magnus potrafi grać w szachy bardzo dobrze, równe pozycje, jest tym geniuszem, można powiedzieć. Zresztą zaraz to zobaczycie na podstawie tych ruchów, jakie tutaj powstały. B5, goniec B3, roszada, D3, D6. Nic się wielkiego nie dzieje, goniec D2. Może się to wydawać dziwnym posunięciem. Powiem szczerze, ja tutaj z teorią, jeśli chodzi o hiszpańską, nie jestem jakiś tam super obeznany, ale ruch jak najbardziej pewnie Caruana sobie tam przygotował bardzo dobrze. Na czym on polega? Zapewne za chwilę tutaj będzie zagrane jakieś A4, może skoczek C3. Ciężko mi do końca powiedzieć, ale to jest blitz. Tutaj po prostu są wyprowadzane figury, tak mi się wydaje. Znaczy, inaczej, nie chcę tu się też zaplątać w zeznaniach, ale po co to posunięcie dokładnie, no to trzeba by było zapytać Caruanę albo osoby, która się w hiszpańskiej lubuje. H3, wieża E8, posunięcie A3, co ciekawe, i goniec F8. Magnus gra swoje. Co ciekawe, te manewry są naprawdę bardzo dobre, dlatego że tutaj wieża wspomaga pionka i czasami można spróbować zagrać posunięcie D5 z atakiem w centrum, tak po prostu. Myślę, że na podstawie ruchów i analizy najlepszych arcymistrzów na świecie jesteśmy w stanie swoją grę poprawić. Tutaj nic odkrywczego nie mówię, tylko staram się przypomnieć, żeby zwracać na to uwagę. Ostatnio też tutaj mała wstawka, przeczytałem z fanpage'a arcymistrza Pawła Czarnoty, że to się też potwierdziło z moimi przekonaniami absolutnie, że dobry trening szachowy powinien opierać się głównie o szachownicę taką, wiecie, normalną, przy stoliku sobie ustawiamy, bierzemy do ręki książkę, analizujemy partię, rozwiązujemy zadania i ćwiczymy z książką, a komputer i Stockfish i wszystkie silniki związane z szachami powinny być tylko, moi drodzy, dodatkiem. To się tyczy głównie osób właśnie, które swoją przygodę z szachami zaczynają, ale też są na poziomie, powiedzmy, no tak teraz strzelam oczywiście drugiej kategorii, pierwszej, dopiero pewnie na arcymistrzowskim poziomie ten komputer ma większe znaczenie. Skoczek zagrał tutaj na C3, wieża B8, oczywiście ta wieża dobrze tutaj po linii B będzie działać i pilnować przy okazji pionka. Skoczek D5, bicie, bicie. Skoczek E7, nic się wielkiego nie dzieje, goniec wrócił, skoczek G6, manewry jak to w hiszpance i posunięcie A4, w końcu zostało zagrane i zaatakowany pionek. Zobaczcie, że też wieża z A8 właśnie już jest na B8 i nie ma z tym problemu, żeby pionek wybił pionka. Absolutnie nie wybijamy tu pionka, bo nam zostanie słabość na A6, więc tutaj trzymamy pozycję. Magnus gra goniec E6, zobaczcie, walka figur na równym poziomie, Caruana to wszystko wybił. Jak oglądałem na żywo tę partię,
Miałem wrażenie, że Caruana gra tak troszeczkę bezbarwnie, bez jakiegoś polotu. Zagrał swój debiut oczywiście, wymienił figury i nie wiem, liczył może na remis, bo z Magnusem zremisować w blicu nawet białym kolorem to duży sukces, mówię nawet białym kolorem, gdyż na poziomie naprawdę arcymistrzowskim, tym top-top, kolor no, ma jakieś tam na pewno minimalne, może więcej niż minimalne znaczenie. Tutaj nastąpiło bicie pionka i bicie pionka, hetman e2 i Magnus przechodzi teraz do bardzo logicznej postawy takich ludzkich szachów, posunięcie d5. Dlaczego by nie? Moi drodzy, walka o centrum. Bardzo logiczny ruch i przy okazji otwieramy sobie gońca. Skoczek tu z wieżą dobrze pilnuje pionka e5. Wieża w ogóle mi się bardzo podoba na linii szóstej. Fajnie, nie wpuszcza wieży na a6, ale to jest taki, myślę, że szczegół. A poza tym wieża tutaj też jest wspomagana przez pionka, więc to się wszystko fajnie trzyma. Bicie, bicie. Hetman e4. Tak jak już mówiłem, Caruana jakoś tak w moim odczuciu oczywiście gra bez jakiegoś polotu. Magnus to wybił. No i tutaj tak naprawdę jak wieża by wybiła na e4, to Magnus zagrałby dokładnie to samo co w partii. Dlatego, że po tym ruchu jest wieża c6. I już da się zauważyć, że po debiucie i przejściu do końcówki to Carlsen przechwytuje taką mikroinicjatywę, dlatego że jego wieża, choćby jedna, już atakuje pionka, już gra na wolnej linii i tyle. Nawet jeśli chodzi o pionka e5 i gońce, które są na czarnych polach, to teoretycznie można powiedzieć, że to białe mają strategicznie troszeczkę lepszą pozycję, ale jak zagramy f6, no nie ma jak się dorwać do pionka e5, więc tak naprawdę to też działa dobrze na zasadzie blokady. c3 ze strony białych, posunięcie f6, g3 i teraz nastąpiło b4. Moi drodzy, ruch b4 jest ruchem dobrym, zaczepnym. Nie ma innej możliwości, żeby się przebijać tutaj na skrzydle hetmańskim, więc trzeba tak grać. Król g2, nastąpiło bicie, goniec wybił i goniec d6. Ten ruch oczywiście jest takim ruchem na chwilę. Tutaj mi się bardziej podoba posunięcie goniec b4, żeby spróbować jednak wybić gońca i nadszarpnąć tego pionka, utworzyć słabość. No ale Magnus za chwilę, moi drodzy, w ten sposób zagrał. No nie ukrywajmy tego. Goniec d6, tutaj skoczek f8 przestawił, koń f1 i goniec właśnie teraz zagrał na b4, więc to nie uciekło. Wieża e na c1 i tutaj nastąpiła wymiana, wieża wybiła i wszystko się wymieniło. Jak widzimy na załączonym obrazku, pozycja w materiale jest równiuteńka, ale to czarne przechwytują inicjatywę, moi drodzy. Wieża b3 z atakiem na pionka. Bardzo trudno grać coś takiego, żeby jeszcze wygrać pozycję. To jest arcytrudne. Zapamiętajmy jedną fajną rzecz, że skoczek na e6, jak zagra, to broni pionka c7, więc o pionka c7 nie musimy się martwić w razie jakiejś tam przyszłości niedalekiej kontry ze strony białych. Wieża c1. Już widzimy, że jest broniony pionek pasywnie. Skoczek e6, który zajmie za chwilę pole c5, bardzo dobrze będzie się tutaj sprawował. Skoczek d2, wieża b2 i skoczek c4, wieża a2. Normalne ruchy ze strony Magnusa, aktywne, nie pozwala tutaj się rozwinąć też białym na królewskim. Król musi pilnować pionka. Wieża d1, skoczek c5. Bardzo fajny ruch. Zauważmy, że jest atak na piona, to jest raz. Dwa, że pilnujemy pola d7, więc po jakimś tam szachu na przykład na d8 i ewentualnym zagraniu królem, no nie ma wieży d7, ale tak przy okazji. Tutaj wieża d2, próba wymiany figur, żeby już te pozycje bardzo uprościć, jednak no nie możemy sobie na to pozwolić. Wieża a4, skoczek na e3. I tutaj zobaczcie, że Magnus po prostu wziął pionka na e4. Już można powiedzieć, że trzeba białymi powoli poddać partię, ale nic bardziej mylnego, bo figury białych zaczynają się rozgrywać. No, zwykle jak weźmiemy jakiegoś pionka w pewnych pozycjach, no to czasami właśnie przeciwnik ma moment taki, żeby spróbować nas skontrować. I tak się dzieje. Ja też często powtarzam, że aktywność figur jest arcyważna, bo wtedy mamy jakiekolwiek szanse skontratakować, bo jak będziemy się pasywnie bronić, to wierzcie mi, no przeciwnik zadusi nas zawsze, praktycznie zawsze. Wieża a2 i to samo robi Magnus, zobaczcie, kontra za kontrę, król na f3 i pionek został wzięty. Ja myślę, że tutaj też warte uwagi byłoby zagranie skoczek na g5, król
wraca i skoczek e6 z obroną pionka. Ciekawe w sumie, no ale skoczek d5 też daje tutaj białym sporo do powiedzenia tak naprawdę w tej pozycji. Choć ciekawym ruchem jest też ruch e4, bo chodzi o to, że po wybiciu i po wybiciu jest posunięcie e3. I tutaj czarne miałyby szansę no, powalczyć, aczkolwiek można chyba to uznać jako pozycję remisową. W każdym razie w tej pozycji, a przepraszam, przeoczyłem jeden ruch, mój błąd, sorry, wieża A7. Tutaj jest pozycja wygrana w tym momencie. Jeżeli oczywiście ten ruch E4 też daje możliwość, to E3 to jest też prawidłowy zamysł, ale tutaj, no właśnie, nie można zbić skoczkiem pionka. Sorry, mój błąd, już się poprawiłem. W tym momencie skoczek wziął i skoczek F5. Tak jak wspominałem, aktywność figur. Te dwie figury bezlitośnie atakują pionka. Co robi Magnus? Magnus bierze kolejnego pionka. Mata oczywiście nie dostanie, ale białe zaczynają żyć i tutaj pionek mniej u białych, ale aktywność jednak daje tę możliwość, żeby tę pozycję spokojnie zremisować. H5, król E3, skoczek G5, skoczek na D6, wieża C2, oczywiście za pionka, wiadomo, coś trzeba grać. Skoczek E6, wieża i król F7. I teraz, moi drodzy, Magnus po skoczek H6, no, skrzywił się nieco i zauważył, że już jest w pozycji remis. Dlatego, że jak król będzie grał na E7, to znowu dajemy szacha. No tutaj nie można, bo wieża D6 i zdobywamy skoczka, więc trzeba wracać i to jest pozycja remisowa. Lecz w partii Magnus zagrał król G6. Bardzo sprytne posunięcie. To znaczy tak, zauważmy, że jak będzie bicie i my bijemy, to jest bicie i remis jest nieunikniony. Lecz po biciu na E6 Magnus wziął z szachem. To jest zero ryzyka, dlatego że z szachem jeszcze atakujemy kolejnego pionka, więc król musi, no właśnie, nic nie musi, ale też zagrał sobie w ten sposób. No, wzięcie pionka na pewno daje spokojny remis po skoczek G8 bez żadnego problemu. Ja to przestawię i powiem dlaczego. Dlatego że skoczek G8 i na przykład jakbyśmy zagrali tutaj, no to wieża zbija, król i wieża F5. I tutaj bierzemy kolejnego pionka z remisem stuprocentowym. Więc w tej pozycji Magnus zagrywa bardzo ciekawy ruch. Wieża C8. Nie jest to jeszcze jego genialność, ale zamysł jest genialny. I właśnie niby partia, można powiedzieć, taka troszeczkę bezbarwna. Znaczy w sensie dużo wymian, prosta gra, aczkolwiek na równym drewnie też Magnus pokazał, jak potrafi grać i można się z tego też sobie sporo wyciągnąć. Ale wieża C8 i uwaga, tutaj Caruana się bardzo myli. No w blicu to nie jest proste. Cały czas patrzymy na motyw, że król zbija i zbija wieża. I król zagrywa na E3. Niestety jest to ruch przegrywający. Remisowało zdecydowane posunięcie G4. Bardzo proste zresztą, bo po wybiciu i wybiciu król, szach, król i bicie. To jest też stuprocentowy remis, ta wieżówka. Więc w tej sytuacji po król E3 Magnus zagrał, uwaga, większość z nas, moi drodzy, by zbiła skoczka. Magnus zagrywa wieżę H8. Koniec partii. To jest koniec partii, moi drodzy. Niesamowita rzecz. Tutaj Caruana się poddał. Już nie ma czasu na G4, bo po prostu wieża zbija skoczka. I to wieża zbija tego skoczka, ja to podkreślam. Tutaj oczywiście jest prosta wygrana. Dwa pionki dają zwycięstwo. Niesamowite to, że Magnus na tak krótkim czasie znalazł tak piękny plan. Nie wpuścił skoczka na G8. Ja troszkę oczywiście tutaj się podniecam tymi ruchami, gdyż jest to rzadki taki widok wspaniałej gry Magnusa Carlsena w końcówce. Rewelacja. Oczywiście tam wypuścił, remis był i tak dalej, to jest blitz, wiadomo. To nie takie proste, żeby grać cały czas idealnie, ale te genialne posunięcie i wieża H8 warte było na pewno uwagi w tej partii. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!